Akademia Młodego Obywatela to projekt edukacji samorządowej realizowany przez Oddział Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Celem projektu jest stymulowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży poprzez zachęcanie jej do społecznego zaangażowania i włączania się w życie miasta. Drugi etap to warsztaty, podczas których młodzież naszej szkoły, klasa druga Technikum Mechanicznego, uczestniczyła aktywnie, zgłębiając tematykę dotyczącą idei społeczeństwa obywatelskiego i działań samorządu lokalnego oraz sposobu aktywnego uczestnictwa w nim. Warsztaty były prowadzone przez Ewelinę Janik i Tomasza Lańskiego, przedstawicieli Oddziału Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Urzędu Miasta Poznań. Nasi uczniowie, zasiadając w sali malinowej, w pierwszej kolejności zajmowali się ważnymi aspektami życia miasta, takimi jak kultura, bezpieczeństwo, sport, nauka, podejmując jednocześnie próbę oceny dokonań urzędu w poszczególnych dziedzinach w ostatnich latach. Skupili się głównie na tym, jakie zmiany zostały dokonane i co jeszcze można zrobić, aby było lepiej. Zapoznali się także ze strukturą działania Urzędu Miasta. Następnie podjęli wyzwanie uczestnictwa w symulacji konsultacji społecznych w sali sesyjnej. Niezwykłym momentem warsztatów było spotkanie z prezydentem miasta Poznania Ryszardem Grobelnym i możliwość bezpośredniej dyskusji i zadawania pytań panu prezydentowi. W ciągu godzinnego spotkania pytań nie brakowało. Na przykład, czy bierze pan udział w półmaratonie w niedzielę? Jaka była najtrudniejsza pana decyzja w pracy zawodowej? Kiedy zakończą się prace na rondzie Kaponiera? Czy i jak długo będą jeszcze trwały prace na Junikowie? Nie brakowało również pytań związanych z oświatą. Wszyscy uczestnicy stwierdzili i docenili fakt, że pan prezydent jest niezwykle bezpośredni i komunikatywny i nie ucieka odpowiedzi na trudne pytania.